Tak, grałyśmy 4-1. Ja leczyłam kontuzję pleców, 3 tygodnie nie trenowałam. No i jestem ogólnie zadowolona ze swojego pierwszego meczu, rozpoczęciem mojej, tak, tutaj. Rozpoczęłam z Łodzią w meczu, wcześniej leczyłam kontuzję, jestem zadowolona z wyniku, z drużyny i z tego, jak ja grałam po takiej przerwie. I co mogę powiedzieć o drużynie z Łodzi, jak na Beniaminka, no to naprawdę bardzo dobra drużyna, myślę, że w ekstraklasie powalczy o dobre. A wcześniejsza zmiana wynikała z tego, że to było przewidziane, czy po prostu już kondycyjnie nie dałaś rady? Nie wiem, to decyzja po prostu trenera. Myślę, że też zwrócił trochę uwagę na to, że nie trenowałam tyle i tam na moje plecy, bo jeszcze, no nie powiem, tam mam lekki dyskomfort czasami, ale myślę, że będzie wszystko, znaczy nawet coraz lepiej. Przed sezonem w Górniku zaszło sporo zmian, ale momentami wyglądało to już bardzo dobrze, mimo tego, że dopiero początek rozgrywek. Tak. No mamy tutaj w Górniku prawie połowę drużyny zmienionej. Doszło do nas dużo dziewczyn nowych, ale to wygląda naprawdę fajnie. Jest atmosfera w drużynie, co najważniejsze. I powoli zgrywamy to wszystko i naprawdę wygląda to z mojej perspektywy bardzo fajnie. No to gratuluję zwycięstwa i bramek i powodzenia życzę. I dziękuję bardzo i nie dziękuję.